Ginący towar w sklepie. Okazuje się, że jest to temat rzeka, ponieważ jest to temat, który... Może tak, kiedy zaczęliśmy ewidencjonować towar w komputerze, tak? Chcieliśmy bardzo jasno określić, ile jest danego towaru i tak dalej, jaka jest tego wartość, to przez bardzo długi czas nie mogliśmy dojść do tego, dlaczego nie zgadza nam się to, ile było zakupionych produktów, ile było sprzedanych, powinno ileś zostać, tak? To takie normalnie powinno pokazywać, ile zostało towaru, ale kiedy robimy inwentaryzację, okazuje nagle się, że to się nie zgadza. I to nie dlatego, że mamy więcej towaru niż powinniśmy, tylko zazwyczaj to było zawsze mniej. I to wcale nie mniej trochę, tylko bardzo dużo mniej. Co się dzieje z tym towarem, tak? I to, kiedy to lata trwało, kiedy zaczęliśmy dochodzić do tego, w jaki sposób mieć pewność, co się dzieje z tym towarem, którego nie ma, a powinien być, bo na papierze powinien być, w praktyce go nie ma. No i się okazało, że jest kilka elementów, które wpływają na to, że te towary na przykład są lub ich nie ma. Generalnie najważniejszym jest czynnik ludzki, tak? Czynnik ludzki w bardzo różnych aspektach, czyli po pierwsze czynnik ludzki związany z tym, że ktoś wbija towar, tak, wbija fakturę i nagle się okazuje, że źle wbił, tak, pomylił się, ilość pomylił, nie wbił nie pod ten towar, co trzeba, tak, więc to jest jedna rzecz, która spowodowała te zakłamania, tak, ale i to, o ile jest rzecz taka, którą no, można jakoś zweryfikować lub nie, to pojawił się też inny problem, na przykład związany z tym, że są kradzieże w sklepie. I to problem w zoologii jest taki, że te kradzieże bardzo jest trudno złapać taką osobę na gorącym uczynku. I przez blisko 11 lat prowadzenia sklepu, ja osobiście pamiętam, że dwie osoby tylko znalazłem takie, które... No jedne na gorącym uczynku, a jedną taką osobę, którą się domyśliłem i kiedy z nią porozmawiałem, okazało się, że faktycznie ona ukradła. Nie wiem jak Tomek, czy ile ty osób złapałeś? Nikogo nie złapałeś. To pokazuje pewną trudność, tak? Bo wiemy na przykład, że towar jest kradziony. W jaki sposób to wiemy? Na przykład, nie wiem, są szczotki, tak? Szczotki dla psów, które są wywieszone, tak? Na takich kratkach. I co się okazuje? Ta szczotka od dołu ją można po prostu wyciągnąć, tak? I kiedy wyciągnie się taką szczotkę, no to widać, że po prostu jej nie ma, tak? Więc towar został ukradziony. Smycze, drobne elementy. Natomiast to jest jedna rzecz. Natomiast okazuje się, że tak powiem, ludzie potrafią być tak bezczelni, że potrafią ukraść pająka ptasznika wielkości ręki, tak? Mieliśmy kiedyś taki przypadek. Mimo że, no powiem tak, łatwo było odkryć, kto to jest, ponieważ mało jest takich ludzi, którzy bez strachu po prostu wezmą takiego pająka do ręki, wcześniej otwierając oczywiście te terrarium, dając rękę i ten pająk wszedł mu i nie wiem jak on go wyniósł, schował go czy jak, no to on był wielkości ręki, tak? W każdym razie wyniósł tego pająka. Ginęły nam akwaria, wcale nie małe akwaria, nie akwaria kule, tak? Tylko akwaria, które są dużo większe. No i teraz, jakie jest tego rozwiązanie, jak sobie poradzić z kradzieżami? Bo okazuje się, że kradzież jest jakby... Nazwę to określę zewnętrzna i wewnętrzna, tak? Czyli zewnętrzna, czyli przychodzi jakiś, no trudno go nazwać klientem, złodziej po prostu, tak? Który jest nastawiony na to, żeby, tak powiem kolokwialnie, coś ci gwiznąć ze sklepu, a z drugiej strony są pracownicy. I nagle się okazuje, ku naszemu wielu latach odkryliśmy, że część towarów ginie, bo zabierają go po prostu pracownicy. Czasami się to dzieje tak troszkę, nazwijmy to, przypadkowo, no ktoś tam ma jakąś świnkę, weźmie sobie tam jakieś karmy na wagę i tak dalej, to jest, zresztą pracownicy mają jakiś taki układ, że coś tam mogą taniej wziąć albo w jakiejś ilości, ale nagle się okazuje, że kiedy brakuje dwóch 15-kilogramowych worków karmy, no to, nie, to tak trudno przypadkowo sobie zabrać taki worek, tak? Nie, trudno go sobie wziąć na plecy i po prostu zanieść do domu ileś kilometrów dalej. To jest, że tak powiem, bardziej zorganizowana akcja już musi być i nie przypadkowa na pewno. Więc próbowaliśmy sobie trochę radzić z tymi problemami. Więc jedną z takich rzeczy, jak zminimalizować znikanie towaru, to po pierwsze jest inwentaryzacja, tak? Taki najbardziej pierwszy banalny środek, który przychodzi, czyli inwentaryzacja towaru. Nauczyliśmy się przez wiele lat tego, że żeby zinwentaryzować towar, wcale już nie potrzeba tego, żeby zamknąć sklep na dzień, na dwa, na noc, zliczyć cały towar mimo jego wielkości, że można to zrobić w czasie trwania sklepu.
Tak, już takie metody, żeśmy tutaj opracowali. Dlaczego opracowaliśmy? No to się wiąże po prostu najzwyczajniej w świecie z pieniędzmi. Kiedy zamkniemy sklep na jeden dzień, no to jest konkretna strata, tak? Więc jak zrobić, żeby jednocześnie liczyć towar i obsługiwać klientów? Więc ja tu może nie będę opowiadał o jakichś szczegółach, ale można sobie w taki sposób poradzić. Jednocześnie mając otwarty sklep, jedna osoba powiedzmy sprzedaje, a dwie liczą, tak? I później porównując to powiedzmy ze sprzedażą, którą mamy w komputerze, można sobie z tym poradzić. Natomiast kolejną rzeczą, tą, którą stosują często właśnie takie duże sieci, jest to, że małe towary, szczególnie małe i drogie towary, są albo za taką szybą, tak, albo są za sprzedawcą, tak, czyli że tylko klient może to podać. I niby jest to bardzo dobre zastosowanie i skuteczne, natomiast jest to problem taki mały się pojawia, mały, nie mały, to zależy, w tym, że w tym momencie klient, który wchodzi do, szczególnie mówimy to o większych sklepach, gdzie on może się przejść po półkach, dotknąć towaru, tak? Wiadomo, że wtedy tego sprzedawanego towaru jest więcej, kiedy klient po prostu ma kontakt bezpośredni z towarem. A jeżeli bardzo duża ilość tego towaru stoi gdzieś z tyłu albo jest schowana, to on się najzwyczajniej w świecie mniej sprzedaje, bo klient nie może go dotknąć, nie ma relacji z tym produktem. Tak? Więc to jest kolejna rzecz, którą z jednej strony trzeba ten towar zachować, a z drugiej strony no jest to trochę problematyczne, że widzimy, że przez to mniej się sprzedaje. No i taką kolejną rzeczą, którą też zastosowaliśmy, kamery. No niestety nasi pracownicy są monitorowani. Tak? Jest kamera, która nagrywa, ja nie wiem, to już pewnie Tomek, ty byś mógł to jakoś technicznie bardziej opowiedzieć, jak to działa. Może byś opowiedział, co? Kamery działają w taki sposób jak standardy dostępne. Nie mam pojęcia, że monitoring bezpośredni jest zbyt drogi i mało kto jest tylko może sobie pozwolić na to, żeby kontrolować non-stop pracowników. No, nagrywają w okresie półrocznym, a więc na pół roku nagrywają wszystkie części sklepu i przy inwentaryzacji można otworzyć daną część regałów, sprawdzić co się działo, czy dany produkt zginął. Też produktów droższych, czyli stosowych nie ma aż tak dużo, może sobie pozwolić na sprawdzenie, kiedy dany produkt zniknął z półki i czy w tym momencie była sprzedaż. I to jest taka ewidencja, w jaki sposób on został osiągnięty z półki, czy został osiągnięty przez sprzedawcę, czy został osiągnięty przez klienta i gdzie wędrował dalej. I to jest taki sposób. No, monitoring daje dosyć dużo możliwości dla właściciela sklepu, o ile ten właściciel będzie miał czas na to, żeby usiąść do tego komputera, bo to jest problem, jak Państwo, nie wiem, zależy, czy Państwo posiadają sieć, jeżeli ktoś posiada sklep jedno- czy dwuosobowy, no to tutaj jest to dużo łatwiejsze, bo można sobie zazwyczajnie posiadać drugi monitor obok, czy kilka monitorów nawet i widać nawet non-stop stan w sklepie. Przy dużych sklepach, tak jak my posiadamy duże sklepy sieciowe, no to przejrzenie jest 8 kamer na jeden sklep. Przejrzenie 8 kamer zajmuje bardzo dużo czasu i to jest długi proces weryfikacji i sprawdzania. Głównie się opieramy na produktach takich drażliwych, na produktach, które kosztują 500 zł, które są ewidentnie kradzieżą, tak? Nie wynikają z błędnej sprzedaży, tak jak kolega mówił, bo to, że zginął produkt, nie zawsze wynika z kradzieży. Tak? Wystarczy, że pracownik sprzedał go pod innym indeksem i już produktu nie ma i nie jesteśmy w stanie sprawdzić. My jedynie po cenie możemy dojść, że ten produkt zszedł nam ze stanów, jak sprawdzamy, że to jest ewidencja. Jeżeli wiele sklepów zależy w Polsce, większość, jeżeli tak powiem, nie prowadzi ewidencji szczegółowej, a więc posiada PPL-u do VAT-u, do jakiejś grupy towarowej, a więc nie ma żadnej ewidencji, co się sprzedało, a co się nie sprzedało. Jest to umowny stan magazynowy, więc tutaj absolutnie komputer nie pomaga w ewidencji towaru, może jedynie po monitoringu, po pamięci tego, co się zakupiło, sprawdzić, jak towar zginął, tak?